Mam nadzieję, że ten rok będzie naprawdę wyśmienity, ponieważ już na początku mieliśmy fajną nowinę, ponieważ w pewnym momencie straciliśmy klasę starsze i w ubiegłym roku nie mieliśmy klasy maturalnej. W tym roku po przerwie mamy znów cały komplet, czyli poczynając od klasy zerowej, czyli od przedszkolnego nauczania, aż do klasy maturalnej. To jest bardzo cieszący fakt. Z jednej strony bardzo się cieszymy z wzrostem uczniów, mimo że każdego roku już ten wzrost jest zauważalny, ale w tym roku wzrost sięga praktycznie 20%, co jest bardzo dobrym wskaźnikiem, biorąc pod uwagę i niż demograficzny, i zmniejszanie się w ogóle liczby uczniów w szkołach polskich na Litwie. Dlatego uważam, że ten rok przyniesie najlepsze rzeczy. Każda zmiana jest czymś, czego zazwyczaj nie chcemy. Człowiek jest taką istotą, że po prostu boi się zmian i najlepiej trwać w takiej dobrej, miłej stagnacji, no ale niestety zmiany są nieuniknione. Teraz, czy ta zmiana jest pozytywna, czy nie, to jest już cała druga sprawa. Jeżeli chodzi właśnie o wprowadzenie tatowego nauczania, ta zmiana nie została dogłębnie przemyślana, została wprowadzona dość chaotycznie i to jest właśnie największym problemem, ponieważ w szkołach nie ma metodyki, w jaki sposób musielibyśmy przejść do tego tatowego nauczania. Było bardzo dużo obiecanych różnych rzeczy, które niestety już teraz widzimy, nie da się zrealizować ze strony administracji w stosunku do nauczycieli i może w tym wypadku to może wnosić jakieś obawy, no ale z jednej strony przeżyliśmy już w zasadzie tyle różnych reform, tyle różnych zmian mieliśmy, że no na pewno jakoś z tym poradzimy i wszyscy dyrektorzy jednak no mają jakieś doświadczenia w tym kontekście w realizacji tych różnorodnych zmian, także no może będzie trochę skrzypu, ale w jakiś sposób to się naładzi i pójdzie do przodu. No, w dowolnym wypadku no, szkołę nie można zamknąć, szkoła musi istnieć, proces nauczania ma się odbywać i w zasadzie to jest najważniejsze. Oceniam oczywiście to pozytywnie, ponieważ no, każda wizyta, każde zaciekawienie naszą sytuacją tutaj jest dobra, ponieważ daje to swoje odbicie w Polsce. Pewne sprawy są nagłaśniane i gdy właśnie urzędnik no, takiej skali, powiedzmy, przyjeżdża tutaj na Litwie i wypowiada się w rozmowach z odpowiednikiem litewskim, porusza te sprawy, to już oczywiście jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi osobiście o mnie, to oczywiście wiąże nadzieję z przyspieszeniem akredytacji naszej szkoły na gimnazjum, ponieważ ta sprawa trochę się przewleka, nawet powiedziałbym już nie trochę. W zasadzie miała być rozstrzygnięta w ubiegłym roku szkolnym. Mamy nowy rok szkolny, minął już nawet ponad rok, minął od czasu, powiedzmy, gdy zaczęło się głośno już o tym mówić i chociaż ministerstwo zobowiązało się do 1 stycznia 2018 roku stworzyć zasady akredytacji, już mamy wrzesień. W zasadzie nie ma samej formy, w jaki sposób szkoła podstawowa mogłaby zmienić się w gimnazjum. No w zasadzie kluczowe problemy są niektóre zbieżne z problemami szkół właśnie litewskojęzycznych, niektóre są może bardziej odrębne, no ale przede wszystkim wymieniłbym możliwie brak specjalistów, mimo że akurat mojej szkoły to w tym momencie jeszcze nie dotyka, ale z tego co wiem nawet litewskie szkoły borykają się z brakiem kadry pedagogicznej, więc tutaj musiała być jakaś kompleksowa reforma, w ogóle szkolenie pedagogów na Litwie miałoby odbyć się. Brak kształcenia pedagogów w języku polskim, jeżeli na przykład historyk, matematyk w zasadzie poradzi po studiach w języku litewskim i może pracować w szkole polskojęzycznej, to z kolei na przykład nauczyciel od klas początkowych no, musiałby mieć jakieś te, przynajmniej dodatkowe jakieś szkolenie z języka polskiego, żeby móc normalnie pracować jako nauczyciel klas początkowych. Następnym dużym problemem oczywiście to jest brak podręczników. Nie tyle nawet sam brak, ale czasami nawet jakość tych podręczników, ponieważ te tłumaczenia są czasami traktowane po macoszemu, ponieważ nikt nie przyznaje się, nikt na siebie nie chce wziąć winy za brak jakości
jakości w tych tłumaczeniach. Czasami sformułowania są brane dosłownie z języka litewskiego tłumaczone. Oczywiście może nie tam za pomocą Google Translate, no ale gdy tłumaczem nie jest specjalista, no to trudno wymagać od niego wiedzy specjalistycznej, ale z kolei nas ten fakt też nie zadowala, że w podręczniku są jakieś błędy. Więc no, może ja powiedziałbym te dwa problemy. No, oczywiście niż demograficzny. Chcielibyśmy mieć większą ilość, żeby móc utrzymać większą liczbę szkół, musielibyśmy mieć większą liczbę uczniów. To z kolei no, kolejny problem, no ale to znów ogólnolitewski. Ten sam problem dotyczy również szkoły litewskiej. Jeżeli Wilno je ma w miarę dobrze, to rejony no niestety.